No zaraz. Od samego początku super bezprawny. Poczekaj. No to poproście. Zaraz. Dobrze. Albo że na przykład tylko przez jakiś czas chodzi. Albo dwie. Ale fajnie, bo ta kwestia jeszcze będziemy mogli ją rozegrać. Może dzisiaj nic się nie wydarzyło. Oczywiście. Początek jest bardzo ciekawy. Tak. Dobrze. Wyjdziemy. Szybciej. Ale padnie szybciej bateria. Adam, bateria szybciej padnie. Musimy się dostosować. No i tak krótki wywiad. No dobra. Może tak wspólnie. Tylko na jak. Panie adwokat i... Czekaj. Dobra, jest. Lećcie, chłopaki. No jest to, co sobie zacząłem. Zejdź. Brzydką scenę. Panie sędzio, czy mógłby pan powiedzieć, o co się toczy dzisiaj postępowanie i jak ono się rozpoczęło? Postępowanie jest w sprawie przypisywanej mi przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu o to, że miałem znieważyć pana pułkownika Janusza Koguta, prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, poprzez przypisanie mu działań niegodnych urzędu sędziego, a te działania polegały na wyznaczaniu przez niego w latach 2005-2007 spraw drugoinstancyjnych sędziom delegowanym, co jest jawnym złamaniem obowiązującego prawa. I za to zrobiono panu sprawę, że się pan upomniał o przestrzeganie prawa, tak? Tak. A jak się dzisiaj zachowywał sędzia? Ogólnie, bo oczywiście jest objęte rzekomo jakąś tajnością to postępowanie, ale jak pan to ocenia? Tajnością. Zostałem ukarany karą porządkową grzywny w wysokości 2000 zł za to, że upomniałem się o przysługujące mi prawa jako strony w procesie karnym. Pan sędzia Krajewski od początku w sposób emocjonalny podchodzi do mojej osoby, nie kryje niechęci, wręcz nienawiści. Się datuje jeszcze od roku 2008, kiedy to pan Krajewski sformułował na Zgromadzeniu Sędziów Sądów Wojskowych uchwałę przypisującej mi najgorsze rzeczy, jakie tylko można przypisać, a mi brak honoru oficera i postępowanie niegodne urzędu sędziego. To postępowanie niegodne urzędu sędziego również rozpowodowane tym, że upominałem się o prawa osób, które zostały skrzywdzone, mówiąc delikatnie, przez sądy wojskowe. Polegało to między innymi na tym, że sądy do tego nieuprawnione orzekały o pozbawieniu wolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. I ci obywatele do dnia dzisiejszego nie wiedzą o tym, że zostali skrzywdzeni. To jest do dnia dzisiejszego ukrywane. Powoli zdobywam dokumenty. Ostatnio zdobyłem dokumenty z tego sądu wskazujące na to, że pan pułkownik Janusz Kogut osobiście wyznaczył 30 takich posiedzeń, będąc zastępcą prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Zwróciłem się w związku z tym o informację publiczną do pana pułkownika Koguta, aby przysłał mi takie dokumenty dotyczące jego działalności jako prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu i odmówił mi, poświadczając nieprawdę w dokumencie, że jest to informacja przetworzona i muszę wykazać interes społeczny. To nie jest informacja przetworzona, tylko to jest normalna informacja publiczna. Zwróciłem się o kserokopię dokumentów. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej kwestii jest proste, jednoznaczne, nie budzi żadnych wątpliwości. Kserokopia dokumentu nie jest informacją przetworzoną.
Czyli pan pułkownik Janusz Kogut, wiedząc o tym, że ten akt oskarżenia jest sformułowany wyłącznie na jego fałszywych, nieprawdziwych zeznaniach, uniemożliwia mi dostęp do informacji, do dowodów, które tę nieprawdę by potwierdziły. I ma wsparcie ze strony Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, bo tam w tych prokuraturach to łamanie prawa miało miejsce. Ja dysponuję, nawet dzisiaj mam kserokopię orzeczeń, postanowień, które zapadały w obecności obecnego Naczelnego Prokuratora Wojskowego pułkownika Artymiaka, szefa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pułkownika Szelonga, jak również były sankcjonowane w Poznaniu przez byłego Naczelnego Prokuratora Wojskowego generała Paruskiego. Także jest oczywiste, że muszę zostać zniszczonym, skazanym za przestępstwo, którego nigdy nie popełniłem, ale wtedy będzie można pokazywać wszystkim. Patrzcie, tutaj mamy wyrok, Lewiński jest oszczercą. Jak takiej osobie można ufać? To na tym polega. Tak samo jak wcześniej przypisywano mi nieprawdziwy zarzut chęci oszustwa i nadużywania uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Tamta sprawa ciągnęła się 6 lat i również była oparta o fałszywe zeznania świadków i fałszywe dowody. I o tym prokuratura wojskowa od początku wiedziała. Z chwilą, kiedy dotarłem do rozkazów wyjazdów samochodem prywatnym w celach służbowych pułkownika byłego prokuratora wojskowego pułkownika, wówczas jeszcze mniejsza o nazwisko. Krąga. Jak się to skończyło? Nie, ja już wymieniałem to nazwisko pułkownika Paruskiego. Paruskiego. I powiedziałem, że ja mam dokumenty i te dokumenty chętnie ujawnię przed sądem. Wówczas szybciutko zapadła decyzja o umorzeniu sprawy z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości. Ale ja się na to nie zgodziłem. I po wielu jeszcze miesiącach sprawa ostatecznie została umorzona z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Ale te dokumenty w postaci tych rozkazów wyjazdów pułkownika Paruskiego do akt sprawy nie zostały dołączone. Mało tego, pułkownik Paruski jako naczelny prokurator wojskowy nadzorował to śledztwo przeciwko mnie, wiedząc, że korzystam z samochodu prywatnego na takich samych zasadach jak on. Przecież to jest jawny stalinizm. A czy można powiedzieć, że obecna sprawa jest kolejnym podejściem i próbą działania tej grupy, która się chroni po prostu? Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Zresztą zachowanie pana sędziego Krajewskiego... Przydzielenie go do tej sprawy świadczy jednoznacznie o tym, że ja już zostałem skazany przez ten sąd. Tylko pan pułkownik Krajewski jeszcze mi tego nie ogłosił. Nawet, zdaje się, wyznaczył terminy spraw, mimo że jest wniosek o jego wyłączenie. Tak się czuję pewny. On już jest pewien, że będzie tą sprawę prowadził i doprowadzi ją do końca i do mojego skazania doprowadzi pan pułkownik Krajewski. Tak. Panie oczywiście. Pułkowniku, ja odbieram coś takiego, to co widziałem właśnie ostatnim razem w Sądzie Najwyższym, gdzie sędzia przewodniczący zasugerował, że ja to tak po chłopsku wytłumaczę, że może pan jak gdyby którymś razem być uznany za niepoczytalnego. Czyli coś takiego właśnie jak gdyby zastraszenie. To miało miejsce. To już jest czuje się zupełna historia, pan szykanowany i zastraszony. Można kogoś traktować jako wariata i patrzcie, to jest wariat, ale ten wariat ma określone prawa w procesie karnym. Nie, to wówczas wariatem nie jesteś, bo masz wzmocnioną ochronę prawną. Także to jest takie zabawa w takiego dobieranego. Raz jesteś wariatem, raz nie jesteś wariatem, my o tym po prostu będziemy decydowali, a nie jesteście do tego uprawnieni. No właśnie. I czy mamy tutaj do czynienia z państwem prawa, czy rzeczywiście, że tak to nazwa, z mafią? Z mafią, która po prostu na własne... Powiem tylko tak, na pewno to nie jest państwo prawa. A jakie to jest państwo, to każdy po prostu widzi. Jaki koń jest, każdy widzi. Dobrze, będziemy śledzić kolejne rozprawy i będziemy je relacjonować. A jak widzi to pani adwokat? Ja uważam, że dla dobra wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie lepiej by było, żeby sprawa była rozpoznawana przez sąd powszechny. No właśnie. No i chyba to właśnie tym akcentem... A mogłaby być prowadzona? Oczywiście. Będziemy się o to starać. Będziemy o to starać. Pan sędzia już od 7 lat jest cywilem. Nie od 7. Prawie. Od 2000 którego? 11. Aha, ale ty
coś słyszałem w 2007 roku. Nie przywitałem się z panem. Dzień dobry, jesteśmy znajomymi. No dobrze, ale to i tak jakby nie patrzeć, tak, jest pan pańską nadal działalność już śledzę. Cywilną osobą. I cieszę się, że pan na ten proces przyszedł.